Witam wszystkich w nowej serii Co jest nie tak z, w tym wypadku, z kryptowalutą Nexus NXS, coinem, który w 2017 roku rozpalał do czerwoności wielu inwestorów, biły rekordy popularności i rekordy cenowe, w dzisiejszych czasach jest nieco zapomniany. Co wpłynęło na upadek popularności? Dzisiaj weźmiemy na tapetę i będziemy grillować Nexusa, także zapraszam. Giełda kryptowalut, z której korzystam na co dzień, to Bybit. Posiada szereg zalet, ale przede wszystkim posiada bonusy dla nowych użytkowników przy pierwszym depozycie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Bybit, możesz je założyć korzystając z linku w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, słuchajcie, w pierwszej kolejności materiał, nie ma zamiaru nikogo urazić, takich materiałów będzie jeszcze dużo. Moim zdaniem na wielu błędach, na porażkach można bardzo dużo się nauczyć i można oczywiście wyciągnąć lekcje na przyszłość. Tak więc dzisiaj bierzemy pod lupę Nexusa. Przygotowałem sobie dosyć dużo materiałów, informacji na ten temat. I moim skromnym zdaniem, no, coś tu ewidentnie nie poszło. I teraz co nie poszło i dlaczego? Nexus na chwilę obecną kosztuje 5 centów. Ja osobiście pamiętam, jak Nexus kosztował nawet powyżej 10 dolarów. Bardzo dobrze to pamiętam. Wyglądało to mniej więcej tak, jak powiedziałem, 2017 rok, 2018 właściwie początek. Nie wiem, czy CoinGecko tutaj idealnie pokazuje. Wydaje mi się, że nie i wydaje mi się, że już tutaj była wyższa cena, ale to nie jest nieistotne. Osobiście gdzieś jak na konferencjach spotykałem osoby, które kupywały Nexusa po 10 dolarów, po 8 dolarów, za duże kwoty. Wtedy jeszcze też nie miałem takiej wiedzy, też nie było tego kanału na YouTubie. Też mocno gdzieś tam wierzyłem w tego typu projekt. Na szczęście nie straciłem na Nexusie. Nexus wypływał bardzo mocno wtedy na powiedzmy bańce, dlatego że miał ogromną wizję, a wtedy, co jeżeli coś miało dużą wizję, bardzo powiedzmy taką no wręcz oddychaną wizję, no to robiło rekordy popularności. Wtedy mieliśmy czasy, gdzie coin wystarczy, że miał Twittera i miał jakieś małe community i już to po prostu było coś. Nexus no wyróżniał się nawet wśród tamtych coinów no swoim developmentem, no i o tym dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy, ale to za chwilę. Słuchajcie, warto zwrócić uwagę na to, że minimum historyczne można tutaj uznać to za start tej kryptowaluty. Było to w maju, powiedzmy koniec maja 2015 roku, czyli ponad 7 lat temu. Czyli możemy sobie założyć, tak już ogólnie, że Nexus wystartował 7 lat temu. 7 lat temu. To jest bardzo istotna informacja dla całego tego materiału. I teraz, 7 lat temu, ok, wykres wygląda jak no dosłownie fiut z jajami. Dosłownie. Wybicie, mega wybicie, szpila do góry i po prostu opadnięcie w dół. Ciekawostka jest jeszcze taka, że na tej hoście, którą teraz mieliśmy w 2021 roku, osobiście doświadczyłem pompki na Nexusie i to był właściwie przypadek, z tego względu, że byłem w jednej grupie, która pumpiarzy tak zwanych, zagranicznej grupie, w tym momencie nie pamiętam jak to się nazywało, nie jest to istotne, która pompowała coiny z małym wolumenem. I Nexus, będący wtedy jeszcze na Binance, idealnie w tą narrację się po prostu wpasował. Działało to na tej zasadzie, że była grupa i było to ogłaszane, słuchajcie, na przykład dzisiaj będzie sygnał, tam później za 5 godzin sygnał, za godzinę sygnał, za 30 minut sygnał, i za 5 minut sygnał i w momencie, gdy faktycznie na przykład przychodzi 18, nadchodził ten sygnał, pamiętam jak dziś siedziałem na telefonie, Nexus do Bitcoina. Nexus do Bitcoina na Binance i tylko dlatego, że Nexus miał bardzo małą kapitalizację, wolumen wtedy obrotowy i łatwo było go spompować. I to tylko z tego to wynikało, bez żadnych tam teorii, ale spiskowych, po prostu tylko dlatego on był spompowany. Wtedy wyleciał na ponad tam 2 dolary, na chwilę była szpila i był spadek. Kto kupił, ten kupił, kto na tym zarobił, to zarobił, kto sprzedał, to sprzedał. Ja miałem ten fart, albo nie fart, że jeszcze mi gdzieś tam ułamki tych Nexusów zostały i
Sprzedałem go tam mniej więcej na zero albo z niewielkim zyskiem w okolicach tam powiedzmy tam dolara czy coś. No, także tak to wyglądało i to jest kolejny jakby właśnie jeden z wielu argumentów, dlaczego z tego tematu nic nie będzie, bo już nim się można powiedzieć bawił, dlatego że ma mały wolumen. Wolumen, o tego to nie widziałem, to jest hit. Wolumen dzienny to jest 3000 dolarów. To jest po prostu masakra. Masakra. 3000 dolarów. Podejrzewam, że tutaj w tym momencie był ten wolumen o wiele, wiele większy. Może się cofniemy, o ile się da. OK. 2017, 2018. OK, cofnęliśmy się. Wolumen, tak, tutaj ten wykres wyglądał no tak jak powiedziałem. I tutaj ciekawe jest to, że ja mam wrażenie, że on dużo wyżej poszedł niż te tutaj 14 dolców, ale to nie jest teraz istotne. Zwróćmy, jeszcze raz sobie wejdźmy z powrotem, odświeżmy sobie to. OK. Zwróćmy uwagę na kapitalizację rynkową. Kapitalizacja rynkowa Nexusa jest to dosłownie niecałe 20 milionów dolarów. 20 milionów dolarów w projekcie, który istnieje 7 lat. Coś tu jest kurde nie tak. I teraz, czym w ogóle Nexus jest? To jest dosyć istotna rzecz, do tego za chwilę sobie przejdziemy, ale pragnę zauważyć, niezmiernie, że Nexus jest w tym momencie listowany tylko na jednej giełdzie. I to ten właśnie stamtąd płynie ten wolumen, te 3000. Ta giełda jest to Bittrex, w dodatku w parze do Bitcoina. Zwróćcie uwagę, że te takie nawet nie lepsze projekty, no, w ogóle projekty są, jeżeli są gdzieś listowane, każdy zabija się o to, żeby być na Binance, no bo jednak jest największy. Już pomijam fakt, że chodzi o to, żeby być na tej giełdzie, ale zazwyczaj projekty chcąc zwiększyć swoją popularność, zwiększyć swój obrót, tak? Zwiększyć swój wolumen, wchodzą na różne giełdy. W różnych parach. Do Bitcoina, do USDC, USDT, to popularne, do USDT i tak dalej. Do Ethera, to łatwo spotkać. Do Bitcoina, do Ethera, do USDT, do USDC. To takie jest standardowa czwórka. Bitcoin... Nexus jest tylko w tym momencie w jednej parze, do Bitcoina i to na już bardzo zapomnianej giełdzie Bittrex. Ta giełda była bardzo ważna w 2017 roku, teraz nie jest ona ważna. Tak jak powiedziałem, wiele osób o niej zapomniało. To była moja pierwsza giełda kryptowalut, taka ciekawostka. I tam w tym momencie jest Nexus. Jeszcze jest, bo moim zdaniem za chwilę go tam też nie będzie. Jeżeli sobie wejdziemy na... może Twitter Nexusa. Dlaczego ja w ogóle tak mówię, że tam tego nie będzie? Jeżeli sobie wejdziemy Nexus Official, to jest oficjalny Twitter Nexusa. Withdraw your Nexus from Binance to your wallet to avoid losing your Nexus. To było 11 sierpnia napisane bezpośrednio przez Nexusa. The best place to store your Nexus is Nexus Wallet. Czyli chodzi o to, że Binance po prostu zdelistował Nexusa. Rzadko się to zdarza, żeby delistować coiny, ale coiny, które tak naprawdę nic nie wnoszą, które są zapomniane, o których już nikt nie mówi, są po prostu delistowane. I Binance po prostu też zdelistował tego coina. Dziwne, że tak późno tak naprawdę. I zwróćcie uwagę, że tutaj na Twitterze, no tak naprawdę 19 august, dzisiaj mamy 7 września, wy będziecie to oglądali w okolicach powiedzmy 10-11 września, tutaj się niewiele dzieje. Jeżeli nawet się coś dzieje, no 19 lajków, tak? Na projekt, który istnieje 7 lat, przecież to jest żart. 27 tysięcy followersów, no to jest jakaś ilość zebrana, aczkolwiek patrząc na okres 7 lat, no to jest żenująca ilość, nie oszukujmy się. Jeszcze nie porównuję tego do Ethereum, chociaż Nexus też miał być Ethereum killer. Nie porównuję tego do Ethereum, nie porównuję tego do jakichś tam, wiecie, większych ekosystemów, no ale nawet sprawdźmy sobie jakiś projekt, który MintDAO chociażby. Projekt, który wszedł niedawno, który był gdzieś tam no w tej hossie, tak? 21 tysięcy, proszę bardzo. Pierwszy lepszy z brzegu. Ten MintDAO nie ma roku. Nexus ma 7 lat. Tak? Ja wiem, że może to nie jest dobre porównanie. Pierwsze, co mi przyszło w ogóle do głowy, MintDAO, nie? To dlatego to wpisałem. Okej, okay, ciekawie. A co w ogóle Nexus robi? Po co on w ogóle powstał? Nexus, tak jak tutaj widzicie, Connecting Decentralized World. Nexus is next generation blockchain technology that is rebuilding the internet from the ground up. Czyli
cała w ogóle idea Nexusa, Nexus jest w ogóle tworzony przez, powiedzmy, anarchistów, takie osoby, nie wiem, no, wolnościowe bardzo i w ogóle też community ma bardzo wolnościowe, osób takich, którzy są antysystemowi i tak dalej. I to jest okej, okay, jak najbardziej. Tylko tyle, że ja mam wrażenie, że Nexus albo był od początku źle ukierunkowany, albo nie został celowo dowieziony. Zostały zebrane pieniądze w początkowej fazie wypuszczenia tokena i był wygaszany po prostu. Być może na to pytanie się nigdy odpowiedzi nie doczekam, ale faktem jest, że hype się skończył. Do tego zaraz wrócimy. Ale Nexus miał właśnie przez te wolnościowe osoby stworzyć internet zdecentralizowany i darmowy dla wszystkich. Internet, który by polegał na tym, że wysyłali satelity w kosmos. I też w ogóle ciekawostka, tutaj na chwilę się zatrzymajmy. Ja bardzo długo czekałem, żeby znaleźć w ogóle, dużo czekałem, żeby znaleźć zdjęcie tych rakiet i znalazłem je. Miały być w 2017 roku, ja już wtedy to słyszałem, że takie tutaj rakiety, Vector, i nawet jest napisane Meet the Rocket, to z Reddita jest w ogóle, Meet the Rocket that will launch Nexus into space. I te rakiety, ja pamiętałem, do dnia dzisiejszego pamiętałem nazwę, być może ją zapamiętam na całe życie, te rakiety miały się nazywać Vector. I to jest właśnie jedna z tych rakiet, powiedzmy, takie niby małe, które miały, w ogóle to miało odbywać się na tej zasadzie, że mieli wysyłać te rakiety Vector w kosmos, miały takie być małe tam, powiedzmy, kosteczki, one miały latać po orbicie i na tej podstawie miał działać internet. I teraz uwaga, hit sezonu. Bardzo podobny projekt już został stworzony i on działa. Nie mówię, że taki sam, ale bardzo podobny. I tym projektem jest nic innego jak Starlink. Starlink, który oczywiście nie jest darmowy. Być może ktoś powie, no nie jest też zdecentralizowany, ale jest kosmiczny i działa, i jest super szybki. I tyle. Stworzył go, śmiało mogę go nazwać, tak, geniusz naszych czasów, Elon Musk. To raczej nie jest tajemnicą, to jest coś normalnego. Nie jest to rzecz tania. On na tym też zarabia, jest świetnym przedsiębiorcą. Zresztą na krypto też zarabiał, robi sobie jaja, ale zarabiał. Nikt mu tego nie odejmie, że jest świetnym przedsiębiorcą i ciekawostka jest taka, że dużo szukając informacji też takich ogólnorynkowych, jakiś czas temu trafiłem na wywiad gościa, Polaka, który walczył w Donbasie. I tam wrócił, bo oni mają urlopy. I on mówi, że jeden z niewielu wynalazków naszych czasów, takich naprawdę skutecznych, jest właśnie Starlink, bo nawet dla tamtej strony nie jest on możliwy do zhakowania. Mają z tym ogromny problem. Więc uważam, że to jest coś bardzo dużego. I teraz Nexus, i oni to, Starlink powstał, nie wiem ile tam prototyp tam trwał, ale bo tego być może się nie dowiemy raczej, nie ma szans. No ale można powiedzieć, że zrobili to niedawno, ostatnio, a ile nad tym pracowali, ciężko powiedzieć. Nexus pracuje nad tym, powiedzmy, 7 lat i jeszcze nic nie dowiózł. I te rakiety, to w ogóle szukałem tego i ciężko było to znaleźć, te jedno, dwa zdjęcia dosłownie znalazłem. Vector. I to jest właśnie to. I mieli wysyłać, w ogóle ciekawe, z kiedy to jest wpis, czy ja to na Reddicie teraz odnajdę. Mieli wysyłać te rakiety w kosmos 5 lat temu. Słuchajcie, 5 lat temu była ta informacja i niby te rakiety już stały. Ciekawe, czy to jest faktycznie ta rakieta, nie wiem, czy to mnie to przekieruje do strony jakiejś kurde dziwnej, wirusowej, wiecie. Dobra, uciekamy stąd, nie wchodzimy. Nieważne, w każdym razie, wpis jest sprzed 5 lat. Czyli teraz na logikę. Jeżeli oni 5 lat temu mieli tę rakietę, to dlaczego ona nie poleciała? Dlaczego to nie działało? Być może to było, wiecie, różne rzeczy można zrobić, to jest tylko zdjęcie. Nawet tym ludziom mogli wcisnąć kit, zrobić makietę jakoś, nie wiem, ze stali nawet, niewiele by to kosztowało, w środku pustą postawić, proszę bardzo, mamy rakietkę, inwestujcie. Mogło tak być. W każdym faktem jest to, że te rakiety nie poleciały. I być może nigdy nie najprawdopodobniej nigdy nie polecą. Proszę bardzo, dalej. Telegram Nexusa po 7 latach liczy 3000 members. To nasze community We Are Crypto, gdzie jestem małym influencerem, nawet nie nazwałbym siebie influencerem, gościem w masce, nie wiadomo skąd. No, Telegram praktycznie, no już bardzo mocno goni Telegram Nexusa, Discord praktycznie też, więc ja mi to nie zajęło 7 lat, więc to jest po prostu żart. A Nexus miał ogromną ideę. Nexus miał tworzyć wolność, zdecentralizowany internet, darmowy internet, tak? Okej, Starlink nie jest darmowy, ale działa, a Nexus nie działa i nigdy nie będzie. Darmowy internet, tak? I teraz, okej, przyjrzyjmy się faktom. Jakie są fakty? Wallety, proszę bardzo. Wallet na desktop to jest też
To jest też bardzo ciekawy temat. Generalnie tak. Lecimy z takimi normalnymi portfelami, których ja mam, używam i myślę, że wielu użytkowników również. Ledger, Ledger Live, Zirion, Exodus, co tam jeszcze jest, Atomic Wallet, tak? To są portfele, które można sobie ściągnąć w wersji desktopowej. Portfel Nexusa, jak ja go ściągałem, zajęło mi to, sam w sobie był duży i aktualizacja trwała co najmniej dobę. Bardzo długo, z tego względu, że tu się ściągał cały blockchain, tak? Cały blockchain musiałeś zassać i później robić aktualizację tego, nie? Popieprzone. Zwróćcie uwagę, że nie ma czegoś takiego jak przeglądarkowy portfel. Wszystkie ważne ekosystemy, dodam, że Nexus ma swój blockchain, który no, działa, tylko tyle, że nigdzie nie jest użytkowany. Nexus ma swój blockchain, nawet jak wysyłacie Nexusy, to one idą po ich blockchainie NXS, no to dobra, fajnie, jest blockchain, ale tam nie ma podpięcia tego nigdzie. Dobra, mamy Atom, no to mamy Kepler. Jest przeglądarkowy portfel, nie trzeba nigdzie nic ściągać. Mamy tylko seedy, możemy to otworzyć wszędzie. Podłączamy się do aplikacji, robimy co chcemy, NFT-ki, DEX-y, proszę bardzo, wszystko działa. Terra, zanim upadła, tak samo. Ethereum, Metamask, tak samo. Solana, Solet, nie jestem fanem Solany, ale działa pod tym względem. Mógłbym przykładów mnożyć masę i te wszystkie przykłady to zostały stworzone praktycznie od tak w zeszłym roku, no przy DeFi'ach, tak? Nexus przez 7 lat tego nie dowiózł. Aplikacja mobilna, o ile się dowiedziałem, to na Android jeszcze jako tako działa, o tyle na iOS-a jest wciąż w wersji beta i no, nie jest to zbyt przychylne, to żeby w ogóle ściągnąć, to trzeba przez ten, na iOS-ie jest ten taki test flight, przez to trzeba ściągać dla testowych aplikacji i dopiero to. No, przez 7 lat nie potrafili tego dowieźć. Ja już o tym test flightie słyszałem w zeszłym roku czy 2 lata temu. No i raczej to nie zostało do tej pory gdzieś tam unowocześnione. Proszę bardzo, NFTs, tak? Możemy tworzyć swoje tokeny, możemy tworzyć swoje NFT, tokenized and tokenized NFTs, czyli stokenizowane NFT, co w ogóle trochę miszmasz, może jestem za głupi, tego nie rozumiem. Okej, zajmijmy się NFTs. Nexus NFTs, tak? Nie sądzicie, że jeżeli, dobra, coś nie ma dowiezionego portfela, coś nie ma dowiezionego produktu, nie ma tak naprawdę nic poza tym pseudo-blockchainem i oni chcą tworzyć NFT-ki, gdzie tylko dlatego chcą tworzyć te NFT-ki, bo one w pewnym momencie miały hype. Tylko, że zanim Nexus, może to gdzieś znajdę, nie wiem, czy to znajdę, zanim Nexus stworzył w ogóle te NFT-ki, już hype się skończył. Teraz NFT zostało z nami. Tak, tutaj jest asset NFT. Tak, dla piosenkarzy, dla pisarzy, dla gitarzystów, drummerów, tutaj są oczywiście przykłady. No, generalnie jak NFT działają, no to myślę, że każdy wie. I teraz tak, one miały być wdrożone, o ile wiem, to nie są. I tutaj jest porównanie oczywiście do Ethereum, Ethereum Killer i tak dalej. Także nie ma to zastosowania, nie ma dowiezionych produktów, jest za wolno, marketing leży, praktycznie wszystko leży. I teraz tak, NFT miały być, nie ma. Nawet jeżeli by były, no to dobra, załóżmy, żeby były. Przebij się teraz przez to, co się dzieje na OpenSea, na Ethereum, co tam jeszcze jest ważnego, Solana, Magic Eden, ogromna konkurencja. Już nie mówię o upadłej Lunie, ale upadła Luna też mega miała te NFT-ki. Fajnie to wszystko hulało. Tutaj tak naprawdę ja mam wrażenie, że to była próba wbicia się w trend, która się nie udała i to widać autentycznie po prostu no, gołym okiem i aż przykro się po prostu na to patrzy. Miał być moduł NFT dla no, Physical Collectibles, dużo rzeczy, tak? No i co z tego wyszło, no to widzimy. Tak naprawdę nawet z drugiej strony, bo ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, Nexus jest dobry i chciałby odbić mi piłeczkę, to też ciężko jest coś takiego zweryfikować, bo nie ma jakichś marketplace'ów, nie ma prostych rzeczy, żeby to stworzyć, żeby wypuścić tego NFT-ka. Naprawdę nie jest to proste. Roadmap, co tutaj mamy? Czy ten roadmap będzie przejrzysty? Tritium++. Tritium to jest właśnie ten wallet, który się ściągał właśnie co najmniej dobę. Na początku to jeszcze mi to się ściągało jeszcze dłużej, no ale dobra, już załóżmy, że dobę. Co to miało wprowadzić? Trasy, tutaj te deweloperskie sprawy, NFT-ki. No tak jak mówię, te NFT-ki to nie bardzo. I teraz tak, Tritium++, mobile wallet, który no niby został już dowieziony do końca, zobaczymy, bo strasznie długo to trwa, chłopaki, naprawdę za długo. Pooled staking, czyli co to mam, znaczy rozumiem, że dodawanie płynności, no ale do czego, jeżeli na całym blockchainie jest tylko jeden token Nexus z wolumenem $3000 dziennie, to jest masakra. No ale to jeszcze pamiętam właśnie z 2017, że miały być trzy takie elementy składowe, które się miały złożyć w jedną całość, miały być Tritium, Aminę, Obsidian i miało z tego wyjść TAO,
czyli właśnie jakby początki tych nazw, nie? Tao miało się złożyć. Jak to wygląda, no to wszyscy widzą, jest albo jest mega opóźnienie, albo to nigdy nie miało być dowiezione. Mieli zebrać hajs i miał być po prostu projekt wygaszany, co ewidentnie teraz tak wygląda, że miało to być, słuchajcie, wygaszane. Ciekawe jest też to, tutaj Phil Konieczny, nie wiem, czy tam go lubicie, czy nie lubicie, ale to jest jednak no, chyba największy youtuber w Polsce. Prawie 300 tysięcy subskrybentów i on nagrywał już w 2018 w marcu właśnie na temat Nexusa. Czy warto inwestować, czy warto to robić? No i tutaj jego gdzieś, obejrzyjcie sobie ten materiał, bardzo fajnie on to nagrał. Jego opinia była taka, że nie warto z tego względu, że według niego to nie zostanie dowiezione. Po prostu. A tutaj on właśnie pokazywał te wektory. No to fajnie. Właśnie te rakiety, które do tej pory one nie wystartowały, nie wyleciały, nie działa to i nie powinno być tak jak jest. I zobaczcie, że od tamtej pory nie zostało to dowiezione. To od tego materiału minęło już 4 lata. Od samego materiału Phila, od projektu Nexus, kiedy wystartował, minęło 7 lat. I Phil też miał bardzo fajną teorię, która mówiła, jakby czas to zweryfikował, mówiła o tym, że ten projekt nie ma prawa bytu z tego względu, że rządy nie pozwolą na coś takiego jak zdecentralizowany internet. Wtedy on już to mówił i miał rację, patrząc na to, co się dzieje na świecie. Coraz większe zaostrzanie, coraz większy rygor, coraz większe nie wiem jak to nazwać, sankcje, restrykcje, większe regulacje, jeśli chodzi o krypto, ale jakby upadkiem, no nie nazwę tylko upadkiem, bo Nexus oficjalnie nie upadł, ale punktem niepowodzenia Nexusa nie były regulacje. Punktem niepowodzenia Nexusa było po prostu niedowożenie tematu. Być może za trudne to było, za wysoką poprzeczkę sobie dali, nieistotne. Ja uważam, że to nigdy nie zostanie dowiezione. I teraz tak, Nexus Blockchain, proszę bardzo, YouTube, 5 tysięcy subskrybentów. To za chwilę UR Crypto będzie miało więcej. Tutaj FX Mac, bardzo fajny artykuł również o Nexusie, można sobie przeczytać. Historia powstania Nexusa, Proof of Stake, Proof of Work w sieci Nexus, jaki portfel do Nexusa, kurs notowania i tak dalej, i tak dalej. W ogóle też ciekawostka jest taka, że tak, tu w ogóle chyba było coś takiego, teraz nie chcę też skłamać, bo walę z pamięci, ale było w ten sposób, że chyba było i Proof of Stake, i Proof of Work. Można było to kopać na dwóch systemach. Ja pamiętam, że Proof of Stake, powiedzmy, że próbowałem kopać, bo nie nazwę tego kopaniem, właśnie odbywało się na tym wallecie, pseudo-wallecie Tritium, tym dużym, o tym, który trzeba było ściągnąć. No, ogólnie grafika fajna, bo ta planetka się obracała, nie? Ale poza grafiką taką, no z drugiej strony też prostą grafiką, bo to też nie oszukujmy się, że to jest szczyt techniki, no to nic to nie wnosiło. Kopanie miało dawać 3% rocznie, co w ogóle jest, wiecie, 3% rocznie, no to takie no zdrowe coiny dają, załóżmy 9, 10, nie? Tak normalnie. 3% rocznie? No bez jaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby to kopać, to nie było takie proste, że sobie wchodzisz, wrzucasz, dajesz staking i to działa. Nie, tam w ogóle chyba trzeba było mieć minimum 10 tysięcy Nexusów, żeby to ruszyło i to też, to nie było takie łatwe po prostu. Nie było tak to uproszczone, tak jak wy macie wyobrażenie o stakingu, że wrzucasz na walidator, dajesz staking, ciach i działa. Raczej to powinno być proste, zwłaszcza w takich 2022 roku, gdzie naprawdę te krypto się rozwinęło w ciągu ostatniego, nawet jednego roku czy dwóch lat, poszło mega do przodu. Nie, Nexus, żeby z głupi staking włączyć, który i tak był nic nie warty, bo 3% rocznie, no to on spadał dużo więcej mimo hossy, no to i tak nie było takie łatwe, żeby włączyć staking. Przecież to jest żart. NFT tak samo nie działają. Miało być DeFi, miało być NextDex, nie? Tak miał się nazywać Dex na Nexusie. Nie wiem, czy teraz odgrzebię tą informację, bo te informacje też mam wrażenie, że zostały śmiercią naturalną, też zostały zagrzebywane. W każdym razie NextDex też nigdy nie powstał. Tutaj ten roadmap też pomsta do nieba. Ta strona też dawno powinna zostać zaktualizowana. No, nie zostanie raczej. I teraz tak, jeszcze wejdźmy sobie w Team, bo Team ma też dosyć istotną tutaj rolę. Czy to mi się w ogóle włączy? No, chyba mi się nie włączy. Dobra, kliknijmy sobie deweloperów, bo to będzie chyba najistotniejsze. Colin Cantrell. To jest osoba, którą osobiście nie tyle poznałem, co widziałem go i faktycznie jak ja go się słucha, no to ma się wrażenie, że naprawdę jest łeb nie od parady i wie, o czym mówi. No tylko pytanie, czy to wystarczyło. No widać, nie wystarczyło i no widzimy, w jakim momencie jest Nexus. Nie wiem, ciężko mi też ocenić jego gościa. Ja ogólnie bym kupił jego osobę, bo naprawdę był przekonujący, taki fajnym feelingiem, pozytywny gość, duży łeb, wiedział, o czym gada.
No ale jakby to nie wystarczy. To nie wystarczyło do sukcesu, nie? Chociaż wiele osób łyknęło, powiedzmy, jego wizję, bo to była wizja. Nexus był oparty na wizji. Tam nigdy nic nie zostało dowiezione, nie? Sam Wallet wołał o pomstę do nieba i woła dalej, nie? Nigdy nie słuchajcie, co mówią, ale patrzcie po prostu, co robią. Community. To jest taka, tam, powiedzmy, community Nexusa. 27 tysięcy, nie, sorry, tutaj niecałe 5 tysięcy followersów, no to ja mam więcej, więc to jest też żart, zważywszy na to, tutaj jest joiner 2020, no to okej, załóżmy 2 lata, ale to jest jakby oficjalne community projektu, czyli mogę śmiało założyć, że około 5 tysięcy osób jest zainteresowanych Nexusem na całej planecie, więc no stosunkowo niewiele. Dobra, tutaj chociaż idą te. Idą jakieś wpisy, nie? Które raczej nie mają większego zasięgu, ale idą. Także okej, super. Szacun. Okej, tutaj się coś dzieje. Właśnie tutaj. TAO, nie? To jest to właśnie TAO, co wam mówiłem. Skalowalny, zabezpieczony, zdecentralizowany. Generalnie po przeczytaniu white papera Nexusa znam osobę, znaczy kilka znam osób, które to przeczytało od deski do deski. Niektórzy się tym tak zachłysnęli, pozdrawiam, że chcieli, no, autentycznie kolegę, jak to oglądasz, to pozdro, który chciał za 10 Ethereum kupić Nexusa, osobiście go przestrzegłem przed tym. Mówię, stary, zastanów się 10 razy i jeszcze raz to przemyśl. No i na szczęście nie kupił i to było chwilę przed tym spadkiem, bo on chciał to kupować, jak Nexus kosztował okolice dolara. No i spadł w tym momencie, no, na, powiedzmy, na 5 centów. Nie? Ether też spadł, oczywiście, ale no jednak Ether spadł z 4 na 1000, 1500 teraz, z 4000 na 1500, no i Ether to jest Ether, a Nexus, to jest Nexus. Także minus, powiedzmy, 95% by był w plecy, więc z tych 10 Etherów by mu zostało niewiele, niestety. Więc po prostu jaja. Dobra. Co tutaj jeszcze mam dla was przygotowane, że Nexus zniknął z Binance'a, to jedno, dużo omówiłem na temat, a właśnie, wejdźmy sobie jeszcze na Medium. Medium Nexusa ma aż 354 followersów i cieszy się wyjątkową popularnością w social mediach. Nie, to jest oczywiście żart, no 354 followersów na projekt 7-letni, to jest żart, to jest po prostu jeden wielki żart, to jest kpina. Nexus Coin Store Online, event for lunch, Nexus USDC Pair i to jest post z 12 maja na Coin Store, to rozumiem, że to jest giełda. Chcieli włączyć parę Nexus do Tethera. Ja nie wiem, czy to zostało włączone. Nie wiem też, co to jest za giełda, bo tej giełdy za bardzo nie znam. Na pewno nie jest ona popularna. I na CoinGecko w ogóle nawet tego nie uwzględnili, więc zakładam, że albo to się nie wydarzyło, albo ta giełda jest po prostu mało istotna. Aż za bardzo mało jest, aż totalnie mało istotna, więc to też, no, raczej taki wpis, jeżeli ja bym... miałbym projekt i bym napisał, że wprowadzam coś na giełdę jakąś no-name'ową i to by się nie udało, to bym ten wpis chociaż usunął, bo to jest masakra jakaś, nie? Dobra, idziemy dalej. Building the apps with no code bubbles and Nexus.io plugin. Co z tego, że Nexus Bubbles plugin, jak to nie działa? To nie ma nawet zakładki, żeby to działało. NFTs, fajnie, tak? Nie ma tu infrastruktury, nie? Nie ma tu hype'u żadnego. Ten hype był, ale moim zdaniem po prostu pociąg tego hype'u odjechał, odpłynął i jakby doświadczenie, sam rynek krypto pokazuje NFT są Nexus, nie? Pokazuje to, że gaming, tak? Pokazuje, że tak jak z Luną, jak Luna upadła, to weź odbuduj drugi raz ten hype. No robią tą Lunę 2.0, ale widzicie, jak to idzie, więc to drugi raz, żeby coś takiego chwyciło, to nie jest takie proste i uważam, że to po prostu nie chwyci. Więc wygląda to co najmniej kiepsko. Putcoin. Tutaj o co chodziło? Jakąś współpracę. Putcoin, nie wiem w ogóle co to jest, nie? Także też pomińmy to. Okej, Nexus Staking. No właśnie, to jest to, o czym wam mówiłem. Wiem, że właśnie Proof of Stake dawał około 3% rocznie. Pamiętam jeszcze, że z moim kolegą gadałem i chciałem stakeować Nexusa, mówi do mnie, no stakeuję, ja to stakeuję, ale to co mam ci powiedzieć, no nie polecę ci tego z tego względu, że on daje 3% rocznie, tak, więc no, nawet jakby dawał 5% rocznie, przy takich spadkach, no słabo. Jak w ogóle wygląda tokenomia, czy ona jest, jak to tutaj widać, zasoby w obiegu, nie wiadomo ile jest zasobów w obiegu, łączny zapas 78 milionów, no dobra, no to załóżmy, że to jest mało, ale przy tej kapitalizacji 19 milionów, przy tym wolumenie, no to tak, brak słów. Okej, więc wracając do tego
stakingu nie było łatwo to włączyć, nie było łatwo z tego korzystać i nie było to w ogóle rentowne, bo 3% rocznie, no co z tego, że jest wizja wysyłania rakiet w kosmos, co z tego, że jest wizja super decentralizacji i za darmo, jak to po prostu nie ma zastosowania, nikt z tego nie korzysta. Co z tego, że masz idealny, genialny produkt, jak po prostu no, nikt się o tym nie dowie. Nie ma marketingu, żadni youtuberzy i tak dalej, nikt o tym nie mówi, nikt nie mówi o Nexusie i raczej nie będzie mówił, bo raczej takich starych kotletów się już nie odgrzewa, więc powiem wam tak, każdy jest kowalem swego losu, każdy robi co chce, ale jeżeli miałbym rodzonemu bratu, czy rodzonej matce polecić kupowanie Nexusa, to bym nie polecił. I właśnie z tych powodów, które tutaj wymieniłem. Te rakiety, ten wektor, tą nazwę zapamiętam chyba do końca życia, bo pamiętam, jak to miało lecieć w kosmos i do dnia dzisiejszego nie poleciało. Jeżeli poleciało, ja o tym nie wiem, a nie było łatwo znaleźć w ogóle to zdjęcie. Jeżeli poleciało, to nie działa. Więc zróbcie swój własny research na temat Nexusa. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu, bo ciekaw jestem waszego zdania. I tyle. Mam nadzieję, że nie byliście załadowani. Pozdrawiam, hej.